kłopot? Hej! No proszę, kolejny dziwotwór. Służę wiecznemu ogniowi. Że też cię straż do miasta wpuściła. Jak ci ktoś dzisiaj liże dupę, jutro ją ugryzie. No proszę, kolejny dziwotwór. No i co, naprawił? Nie, powiedział, że to pomyłka, że to pierogarnia. A Jonas zarzekał się, że ten miecz to robota Hattoriego. Na gwarancję. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu. Serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz. A kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Eibhar Hattori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że 3 miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi. Z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest. Ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzom, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. Nie próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami?
Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. Rozumiem, że to ktoś ważny w podziemiu. Tak, a dodatkowo skłócony z Tasakiem, który popiera Van Horna. Tylko, że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie, nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Kostucha po mnie przyszła. Ja tam nikomu w robotę się nie wpierdalam. Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Masz chętkę? Od dawna nosisz takie ścisłe spodnie? No. O proszę, jaki dziwolok. Paniczyku, złą porę się wybrałeś do tej dzienniki. Czy ktoś z was kojarzy osobnika zwanego Szczena, który pracuje dla Tasaka? Dosyć pieprzenia. Sakwa albo zdychasz. A ty nie wpierdalaj się między wódkę i zakąskę, bo to nie twoja rzecz. Po prostu wypierdalaj stąd. Umówmy się, że nie słyszałem tego, co do mnie mówicie. A teraz odejdźcie, póki to możliwe. Widzę, żeście mocni, ale tylko w gębach. Kurwa, przestraszymy się obrońcy paniczyków? Pokażemy mu, jak się takie sprawy załatwia w naszym rewirze. Ludziska, straż wezwijcie! A ja im więcej piję, tym bardziej jestem przyjmę. Dziękuję za pomoc. Z tą hołotą nie można inaczej postępować. Sami się proszą. Ty też prosisz się o kłopoty, przychodząc tu o tej porze. Zwłaszcza w takim stroju. Przywiodły mnie tu interesy. W takim razie powodzenia. Poczekaj, pomogłeś mi raz. Może zechcesz pomóc i drugi. Tym razem nie tylko za dobre słowo. Czymże? Nie jestem ani ochroniarzem, ani mordercą do wynajęcia. A któż ci powiedział, że o to mi chodzi? Po prostu zapraszam cię na mały spacerek. Jeżeli po drodze coś się wydarzy, cóż, być może wtedy będziesz miał okazję zarobić. Co ty na to? Zgoda. Będę szedł krok za tobą. Trzymaj miecz na podorędziu. Oczywiście tak na wszelki wypadek. Oczywiście. Zawsze tak robię na przechadzkach. Ej ty, widziałeś jakieś ciręcinki? Rumu i kolacji nie odmawiam.
O! Kurwa! Gorzałyby mnie na to! Co ty się wplątałeś? To zwykłe matoły. Nie wiedzą, że nie zadziera się z grubą rybą. Będę o tym pamiętał podczas wypłaty. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Oho, nie prysz się tak. Mnie nie przestraszysz. Rozwój! Że cię tu twoje nogi w pończaszkach przyniosły. Ludziska, straż wezwijcie! Mówił coś, że nie pomoże ci żaden protektor. Co się podoba? Powiedzmy, że znalazłem pewną niszę, którą postanowiłem wykorzystać. Szczegóły zatrzymam dla siebie, bo nie płacę ci za zadawanie pytań. Póki co nie zobaczyłem nawet korony. Bo spacer się jeszcze nie skończył. Spóźniłeś się. Powiedzmy, że miałem nieprzewidziane przygody po drodze. Najważniejsze, że możemy przejść do sedna sprawy. A co to za jeden z tobą przyszedł? To jest mój ogrodnik. Nigdzie się bez niego nie ruszam, bo przynosi mi szczęście. Tylko żebyś mi tu nic nie kombinował, jasne? Dobra, do rzeczy, bo nas zima zastanie. Mam dla ciebie 4 kwarty od razu, plus kolejne 2 niebawem. Jeśli nie kłamałeś co do zapotrzebowania. Nazywam się Ginter de Lavirac i nigdy nie łamię danego słowa. Rozprowadziłem poprzednie 4 kwarty bez problemu i jest zapotrzebowanie na więcej. To się zobaczy. Jesteś winien 5000 koron za ostatnią partię. Umawialiśmy się na 4000, a ja nie lubię krętaczy. Nie próbujcie mnie oszukiwać, bo dostaniecie wiedźmińską brzytwą. Prawda? Nie obchodzi mnie kto, komu, ile jest winny. Ale ten człowiek mi płaci, więc lepiej, żeby miał czym. Wiedźmin, nie wiedźmin, wszystkim nam nie dasz rady. Chcecie sprawdzić? Szkoda buduje. Nie szkoda rujnuje. Niech będzie 4000. Zbieramy się. Interesy z wami to czysta przyjemność. Cóż, poszło lepiej niż bym się mógł spodziewać. Czy to był koniec spaceru? Tak, a oto i twój trzos. Jedno pytanie. Komu sprzedajesz fister? Ach, mam wielu znajomych w wyższych sferach. Są wymagający i dobrze płacą, ale fistech musi być najlepszej jakości. Miło mi było poznać. Trzeba wracać w morze. A, coś mnie w krzyżu strzyka. Witaj. To tutaj? Witaj, Wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Prowadź. Doskonale. Tędy! Zostanę rzeźnikiem! Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej niż on nas. Babcia.
Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. Oszalałeś? Damy wam 10%. Geralt, co ty? Ciu. I grasz z ogniem, Łazęgo. Nie muszę się z tobą targować. 40% to jest ostateczna oferta. Otargujmy się. Damy wam 25%. Kim ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. Ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazęgo. Nic z tego. Chodźcie, chłopaki. Jak nie, to nie. Trudno. Geralt, co ty wyprawiasz? Czekajcie. Niech będzie. Umiesz się targować, troskliwy przyjacielu. Zgadzamy się na wasze 25% plus zniżki. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. Oj, cyna, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka, lachociągu. Zaraza, doktor. Załóż Tasaka! Szybko się dowiedział. Geralt, co robimy? Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Spróbuj ze mną, Fiucie! Nogi, tędy! Geralt, szybko! Problem? Jasna dupa! Ostrożnie! Tam też mogą być! Ostrożnie! Tam też mogą być! Za mną. No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Mógłbyś nam dać kogoś do obstawy? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Dzięki, cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój.
Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. Co teraz robimy? My tu gadu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia! Hattori, zaczekaj! Hej, przystojniaku! Najsłynniejszy gamsuz w Nowigradzie to Pasiflora, ale jest jeszcze Kuternoga, Szałwia, no i ulicznice. A co na to kapłani Wiecznego Ognia? Nie przeszkadza im, że mają pod nosem taką... Hattori! Jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Nie wygłupiaj się, wpuść mnie! Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziorze przesiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina tasaków. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu, świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak. Zachowuj się. Dokąd pędzisz, Farysie? Cześć. Jak się masz? Cześć. Jak się masz? Witam ci w pana sędziego. Bo taki kamienic, krzyk rośnie. Oczywiście. A ten? Za pół ceny to ja się mogę rozebrać do połowy. Ech, nie chce mnie się żyć. Grałeś ostatnio skurwiela? Przestałem tam chodzić, odkąd sprzedali. Słyszałeś, że dzisiaj na rynku palą potwora i jakąś wiedźmę? W tak pięknych okolicznościach przyrody. Nawoływał, żeby mieszkańcy stali się na chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes! Też chcesz wryj? Jak przegracie, to nagle się okaże, że nie macie z czego zapłacić. Po pierwsze nie przegram z tobą, a po drugie ja zawsze spłacam swoje długi karciarki. Jakub ma rację. Nie dalej jak przedwczoraj w Złotym Jeziorze przy tamtym stoliku. Jeden gość zadźgał do niego nożem, bo ten domagał się swoich pieniędzy. Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się pobiliście z tym kupcem? Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier.
Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skellige. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Szukam ochroniarza. Zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A Toris zabije cię. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. Zaraza. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Anskellig. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. Co masz kupić jutro? Kup dzisiaj! Witaj. Jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła dojebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem, wiem. Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę. Kim się zdajesz? Ohoho! Nie prysz się tak! Mnie nie przestraszysz! Witaj! Cześć! Jak tam, Geralt? Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldi. Naprawdę? Zuch, chłopak! Powiedz, kogo zajebać! Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A Tori, ten elfik, kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Rumu i kolacji nie odmawiam. Rum i rum. Gorzały bym się napił. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. No i się, mistrzu, weźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Bardziej wam pomogę, jeśli nic wam nie dam. Przepuśćcie mnie.
No, mistrzu! Wylepiej waszcie słowa. To, żeśmy po jednym fachu jeszcze nie znaczy, że wam wszystko wolno. Ty, cichaj. Biedy nam napytasz. Przecież to wiedźmi. Wyglądacie mi na zmęczony. Powinniście iść już do domu. No właściwie od 2 dni tak pijemy. Tak, dobrze prawisz, mistrzu. Czas do domu. W tak pięknych okolicznościach przyroby. Bywa, że mam ręce pełne roboty. Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział skisłymi jagodami. Masz chętkę? Bogowie, kostucha po mnie przyszła. Karni, redania, byle płacili. Porządek musi być. Szykać czy nie szykać? Oto. Geralt, nie miałem okazji ci podziękować za pomoc w negocjacjach z Cyną. Nawet nie śniłem o takim upuście. Mam tu coś dla ciebie. Dzięki, a co z Sukrusem? Wszystko w porządku. Teraz mam czym go spłacić. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę. Tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Na co się nie zgodzę? Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. Nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? W co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobrażasz? Magazyn van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech Sukrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Witaj. Cześć, Geralt. Jak tam? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Nie myślałem, że na całym świecie każdy jest tyle lat. Ostrzegam cię. Hej, chcesz zakutasić? Czego tu? Żyjemy w materialnym świecie, a ja jestem materialistą. Hej, przystojniaczku! Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem.
Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Masz ochotę na coś wyjątkowego? Wszystkie pieniądze, interes życia, psu w dupę! Troll mi do tego! Co jest? To ty? Poznaję cię! Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej! Prześladujesz mnie, bezecniku? Tam, hendożenie. Ja go znam! To Wiedźmin Geralt! Co słychać, panie Wiedźmin? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruje was psi chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! Czary, mary, hokus pokus. No, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Jarpen Zigrin przekazuje pozdrowienia. Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem, ja skoczę do wygódki. Gdzie te składniki? To. Faktycznie śmierdzi amoniakiem. Teraz tylko sygnał. Chyba nie wiesz, do kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z tasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną. Ale najpierw wani nakarmimy kraby. Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju. Tylko ja go mogę brać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów hendożonych. Dalej, Geralt, na nich! Dawaj ich, Sukrus. Tyrszech! Synu! Trzymajcie się w kupie! Razem! Bić kurwysyna! Bija! Matusz! Jeszcze się poddać. Nie zabijajcie. Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard! Sukrus, wybacz! Kocham cię jak brata, nie wiem, ty skurwysynu! Sztama?
Hehe, szwagier. I po co nam to wszystko było? Pewnie rzecz ta ma. Gdzie jest Drakar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Fanhornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie. Przy okazji też do niego zajrzę. Na mnie. Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność. Ej, ty. Widziałeś jakieś cielęcie? Jednego wybiłem. Witaj, jej pcharze. Geralt, jesteś cały i zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. Cieszę się. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Teraz już nie potrzebuję Suchrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad miecze. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, Ejpcharze. To ja dziękuję za wszystko. Bywaj.